Jako, że dopiero co zakończyły się beta testy Diablo, co prawda trochę czasu już minęło, moja głowa się troszeczkę uspokoiła. Poukładałem sobie to wszystko w głowie, obejrzałem mecz reprezentacji. Powiedzmy, że był to mecz. Przynajmniej w 2 minuty nie straciliśmy dwóch bramek, to już jest jakiś plus. Ale wracając, poukładałem sobie wszystko w głowie. I wracam na kanał właśnie po to, żeby podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat tego, co beta Diablo 4 nam powiedziała, na temat tego, co możemy się po tej grze spodziewać. I moje spostrzeżenia na temat gry na moim nieumarłym już komputerze. I wiecie, tutaj musimy to sobie trochę rozdzielić na dni, ponieważ każdego dnia obcowanie z tą grą było zupełnie inne dla mnie. W ogóle, tak jak powiedziałem, mój komputer, jak nie jest trupem, to jest przynajmniej nieumarły. Jeżeli nie zapomnę, to walnę wam gdzieś tutaj specyfikację mojego komputera, przypomnę ją, ponieważ ona się za dużo nie zmieniła przez ten czas. I przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem optymalizacji pod kątem starych komputerów i słabych konfiguracji, jaką zrobił Blizzard. Ściągając tą grę, w ogóle się zastanawiałem, czy ona ruszy. Diablo 2, te zremasterowane, chodził mnie bardzo dobrze. Już byłem pod wrażeniem, że gra zremasterowana i wyglądająca w taki sposób może umie działać płynnie. Ale nie sądziłem, że będzie się dało tak dobrze grać w Diablo 4. Co wszystkim posiadaczom starszych komputerów daje jako tako sens do kupienia tego. Kto nie grał w betę, tutaj coś może to powie. Nie było to cały czas stałe 30 klatek, ponieważ to spadało. Zresztą to też zależało od momentu, w której części dnia ja wchodziłem na to Diablo, ponieważ zauważyłem, że tak do godziny 16 gra działała jakby lepiej. Potem zaczynała się dziwnie zacinać, długo wczytywać. Nie wiem, czy to zależało od tego, ilu jest graczy na serwerze. Czy nie wiem, może coś się działo z moim komputerem w tym czasie. Ciężko jest mi powiedzieć. W każdym razie, tak, wieczorem gra chodziła troszeczkę gorzej na moim sprzęcie. Mimo wszystko chodziła. I przy odrobinie cierpliwości przy wczytywaniu dało radę bez problemu pograć. I tak jak powiedziałem, każdego dnia ta beta dla mnie wyglądała zupełnie inaczej. Tak jak pierwszego dnia to było głównie walczenie z grą, ponieważ wyskakiwały błędy, grę często mi wywalało. Całe szczęście już nie kopiowało postaci, nie usuwało ich, tak jak to podobno miało miejsce w czasie tych otwartych, zamkniętych beta testów. Jak już się udało wejść do gry, to i ładnych parę godzin udało się pograć, ale samo wejście to było po prostu piekło. Od razu powiem, że fajnie wypada crossplay i granie na split screenie, ponieważ jednocześnie z moją żonką ogrywaliśmy to dwojako. Ja grałem sobie na PC-cie, ona grała na PS4 i tam też były problemy, ponieważ ona miała dużo problemów na początku ze stworzeniem postaci, z zalogowaniem się, cały czas to wywalało. Oczywiście pierwszy dzień to był też koszmar kolejkowy, ponieważ pierwszy raz na serwer weszedłem o godzinie jakoś tak 19 czy przed 19, będąc oczywiście w kolejce już o 17, kiedy beta ruszała. Ale co dobre, to już serwery zaczęły się opróżniać około północy. Wtedy kolejki spadły do 8, potem do 5 minut. Ale co z tego, skoro gra cały czas uparcie wyrzucała mnie z gry? No, gra wyrzucała mnie z gry, to bardzo mądre zdanie. Nie. Gra cały czas wyrzucała mnie z serwerów. Co wszedłem na serwer? Pobiegałem parę minut, bum, jakiś błąd. I jeszcze raz, całe szczęście, już myślę, dobra, 5 minut. Czekam 5 minut. I gra wchodzi, wybieram postać. A potem mi się gra wyłącza. Dobra, jeszcze raz próbuję, to tylko 5 minut. Znowu 5 minut, wybieram postać, bum, wchodzę. Gra chodzi
także chyba, kurde, nie wiem, Red Dead Redemption by mi lepiej chodziło. Bo, no, tragedia była tego pierwszego dnia. Ale jeżeli udało mi się pograć, to grało się bardzo fajnie. Drugiego dnia już na całe szczęście tego problemu nie było. Przede wszystkim zacząłem wchodzić w sobotę około południa na serwery. Nie było w ogóle kolejek. Czas oczekiwania zawsze był poniżej minuty przez cały ten dzień. Więc to widać, jak dużo osób odpuściło sobie betę po tym pierwszym dniu walki. Może to i lepiej, może nie. Gra na pewno była stabilniejsza. Zaraz z rana była jakaś paczka. Gra zrobiła się stabilniejsza, chodziła dużo fajniej. W końcu przebiło 30 klatek na sekundę. Już nie musiałem ustawiać wszystkiego na minimum, żeby to chodziło płynnie. Bo troszeczkę opcji sobie mogłem podnieść. Ale na wieczór znowu zrobił się problem. Ponieważ jak chciałem wchodzić do gry koło północy, to znowu zaczęło się wywalanie. Zaczęły się klatkowanie, zaczęły się jakieś dziwne rzeczy, dziwna magia dziać. Nie wiem, o co chodzi w ogóle z tymi serwerami, czy one były wyłączane na noc, czy te serwery się przerzucały w jakiś tryb czuwania i nie chodziły z pełną mocą. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. I tu niestety dzień trzeci dla mnie to był chyba najgorszy dzień. Nie ze względu na kolejki, nie ze względu na jakieś problemy natury, no wiecie, za dużo osób, które chcą grać, w końcu to niedziela. Problem był taki, że przez cały dzień gra tak klatkowała i tak źle chodziła, że szok. Mam nadzieję, że to wina tylko i wyłącznie mojego sprzętu. Nie sprawdzałem tego w tym czasie na PS4, ponieważ tam gra była zarejestrowana dla Kingi, a w dzień, no niestety nasza córka zajmuje a to konsolę, a to telewizor, więc nie bardzo się da. Co do samej gry, gra się bardzo fajnie. Naprawdę nie spodziewałem się, że z Diablo MMO dadzą radę zrobić coś tak fajnego, ale jest dobrze. Jeżeli chodzi o sam gameplay, to jestem bardzo zadowolony. Troszeczkę dziwi mnie dobór klas. Nie wiem, czy dojdzie coś jeszcze do premiery, ale mamy barbarzyńcę, mamy łotra, mamy druida, czarodzieja i nekromantę, czyli jedną klasę walczącą wręcz, jedną klasę walczącą na dystans i aż trzy klasy magiczne, co jest moim zdaniem lekką przesadą. Jeżeli, kurczę, chcieli jakąś równowagę chociaż wprowadzić, to mogliby po dwie klasy wprowadzić. Byłoby całkiem spoko. Ale kurczę, druid to jest klasa niby magiczna. Pamiętam, że w dwójce on był taki półmagiczny, bo to był jednak likantrop. W trójce nie dane mi było go przetestować. Nie starczyło mi nerf na to. Przepraszam. Nekromanta to jest oczywiście ktoś, kto też przyzywa wojowników. Typowa postać magiczna. Czarodziejka czy tam czarodziej. Nie można chyba mieć bardziej magicznej klasy. Oprócz tego ten łotr, którym też nie grałem, zagrałem tylko czarodziejem i barbarzyńcą. No i barbarzyńca. No. Jedyna klasa, która walczy na bliskie. No ja liczyłem chociaż, że będzie tutaj paladyn albo jakiś bardziej typowy wojownik uniwersalny. A tu... No na razie, jeżeli chodzi o klasy, to jestem na minus. Dobór klas jest na minus. W grze jest personalizacja postaci. Po jaką cholerę nie mam zielonego pojęcia. Tekstury, które sobie wybieramy na twarz postaci, na ubiór i tak dalej, zajmują na pewno masę miejsca, a przecież tak na dobrą sprawę tej postaci nie widzimy z bliska. Przez 99% czasu gry nikt nie będzie patrzył na tą postać. To nie jest akcyjniak, w którym ani gra jakoś mocno skupiona na fabule, gdzie mamy masę przerywników filmowych, gdzie ryj naszej postaci jest widać niemal non-stop. I po prostu moglibyśmy chcieć, aby nasza postać była zrobiona tak tip-top, tak jakbyśmy chcieli. Natomiast tutaj możemy wybrać sobie kolor oczu, włosy,
ubranie. Tylko po co do cholery? Po co? Jest? No jest, bo jest. No okej, no niech to będzie, że to jest plus, że jest, bo lepiej jak coś jest i masz wybór, czy z tego skorzystać, czy nie, niż jakby czegoś miało w ogóle nie być. Tak jest moje zdanie, bo może znajdą się fani takiego rozwiązania. Jednak moim zdaniem jest to marnowanie miejsca na dysku. Grę można byłoby trochę odchudzić, gdyby to były tylko i wyłącznie przygotowane wcześniej postaci. Tak jak do tej pory to było. Jestem ciekawy w ogóle, jak fabularnie to zrobią lorowo, bo do tej pory w jedynce były gotowe postaci, które zostały nazwane i które z tym Diablo walczyły. W dwójce to była cała grupa postaci, czyli tych wszystkich, których mieliśmy do wyboru. W trójce był jeden, którego wybieraliśmy spośród dostępnych klas, czyli nie ma głównego bohatera, tak na dobrą sprawę, określonego lorowo. Natomiast jestem ciekawy, jak to będzie w czwórce. Ale to się okaże po premierze gry, jak więcej informacji lorowych dostaniemy i od Blizzarda, i z wewnątrz samego Diablo. Teraz pytanie, czy ja kupiłbym Diablo 4 na premierę bądź przed premierą? W żadnym wypadku nie. Po pierwsze, ci, którzy są dłużej z tym kanałem, jeżeli ktoś taki jeszcze w ogóle został i ogląda ten film, to wiecie, że moją polityką jest no pre-order. Jeżeli ja zamawiam pre-ordery, to tylko i wyłącznie takich gier, które kupiłbym bez względu na stan techniczny, czyli jest to, powiedzmy, Football Manager, czyli jest to Resident Evil, które zwyczajnie chcę mieć na półce. Są to wszelkie gry oparte na tradycyjnych RPG-ach, tych książkowych, czyli był to oczywiście Cyberpunk, Baldur's Gate 3, który niedługo wychodzi, który jest świetny moim zdaniem. Tak, ale to tylko dlatego, że choćby te gry były technicznie bardzo skopane na premierę, to ja i tak bym chciał je mieć na półce, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Baldur obok moich książek z Dungeons & Dragons z 5 edycji wyglądałby po prostu świetnie w pudełku. I tyle. Ale wam odradzam kupowanie. To pierwsze, co mam do powiedzenia, to właśnie no pre-order. Nie zamawiajcie gier w preorderach, bo kupujecie kota w worku, jesteście darmowymi beta-testerami. A według mnie dla beta-testerów powinna być normalna płaca. To im powinno się płacić, a nie to beta-testerzy powinni płacić za możliwość grania w grę. To jest raz. Dwa, to jest Blizzard. Z całą pewnością będą problemy z serwerami, takie jak są teraz przy betach. Oni się nie uczą. Albo nie chcą się uczyć na swoich błędach. Wystarczyłoby postawić, no zobaczcie, jaki był Harmider przy tych otwartych, zamkniętych beta testach wcześniej. Przecież oni wiedzieli, ile kluczy rozdali. Oni muszą to wiedzieć, przecież nie było tego nieograniczona ilość. A i tak serwery im się sypały. Co jasno pokazuje, że mają to gdzieś. Czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. Ważne, że produkt jest sprzedany. Sama gra jest ok, jak najbardziej, ale też trzecim punktem, dla którego nie polecam kupowania tej gry, jest oczywiście cena, która jest mocno zawyżona jak na taką grę, moim zdaniem. Czekam na wasze oczywiście opinie o becie Diablo, jestem tego bardzo ciekawy, jak wam się grało, czy graliście, czy czekacie tylko na opinie i oglądaliście gameplaye. Chciałbym, żeby tu był mój gameplay z peceta, ale niestety jak włączałem sobie jakikolwiek program do nagrywania, to gra się całkowicie sypała, więc nie dałem rady nagrać. Jest tutaj gameplay Kingi z PS4, to co oglądacie, to jest nasza gra z PS4. Ja za wasz czas, jak zwykle, bardzo serdecznie i bardzo mocno dziękuję. Aha, jeżeli dotrwaliście dotąd, bardzo serdecznie zapraszam was na mój fanpage na Instagramie pod rzuconą kostką. Jeżeli lubicie planszówki, lubicie gry fabularne, te takie bardziej tradycyjne, gdzie opowiada się historię i rzuca kostkami, zapraszam tam, będziemy troszeczkę też kombinować. Być może z jakimś nagrywaniem, być może z jakimiś ciekawymi postami. Jeżeli lubicie RPG na komputerze, bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z RPG-ami tradycyjnymi, ponieważ to jest krok dalej, tak naprawdę. Zabawa jest świetna.
Ja za Was dzisiejszy czas jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że niebawem pojawią się następne materiały, na które Was już dzisiaj zapraszam. Trzymajcie się, cześć!